My łączymy się z kolejnym gościem, razem z nami Kazik Sas i połowa zespołu Blue Party. Dzień dobry, panie Kaziku. Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie. Zawsze mówię młodzieżowej formacji Blue Party, ale założmy, że formacji Blue Party. No więc jest mi bardzo, bardzo miło, niezmiernie. Ja w ogóle się wytłumaczę, bo jestem w tej chwili na ulicy, jako że świętuję dni swojego miasta, Tarnowskie Góry. No właśnie widzę, że ty tak koncertowo takie... jeszcze. Tak, ale z tyłu tam taki, jak mówi pieśń, Tarnowskie Góry to same dziury. No tutaj na potwierdzenie tego moje tło. Słuchajcie, no dzisiaj wielkie, wielkie święto. Ja wspominam początki tutaj listy, jak jeszcze z zespołem Golden Mix, to było naszym marzeniem, żeby na tej liście się znaleźć, żeby piosenka wtedy Zaczarowany Świat na tej liście zafunkcjonowała. Potem jest, udało się, 10. miejsce, super, jest fantastycznie, myśmy chcieli być, to było dla nas wielkie, wielkie wyróżnienie, zresztą było, jest do dziś wielkie wyróżnienie być na tej liście, także bardzo się cieszę, wtedy z Golden Mixem, teraz z Blue Party, no więc... No, wielkie życzenia i gratulacje dla producenta, dla Jana Musialika, dla wszystkich, współtworzących, dla prowadzących, dla zespołów. Cieszę się, że jesteśmy taką całą grupą, mogę powiedzieć rodziną, i cieszę się, że w niej jesteśmy. No właśnie, ty na pewno pamiętasz te początki, kiedy to w tym miejscu, może nie w tym studiu, ale w studiu TVS-u stał Darek Niebudek. No i tu teraz chciałbym, że chcę ciebie zapytać o te wspomnienia tamtych czasów. Ja niestety muszę się pochwalić, że jestem w tym wieku, że trochę mi tam doskwiera skleroza i ten czas tak szybko leci, tyle się dzieje. No oczywiście, że pamiętam. No. Słuchajcie, dzisiaj jak się gdzieś tam bywa, wchodzi to już tak bardziej na luzie, ale wtedy ja myślę, że ja już 2 dni wcześniej nie spałem, wiedząc o tym, że będę u was na liście. No to już taka adrenalina, takie nerwy, jak to wypadnie. Ja wtedy byłem w ogóle niegadaty, ja wtedy prawie w ogóle się odzywałem, to też było inaczej. Dużo Kasia mówiła, wtedy jeszcze Karol. To w Blue Party jakoś tak się rozkręciłem, nie wiem co się wydarzyło, że... No jakoś tak po prostu. No Jasiu, teraz nasz producent podpowiadał mi tutaj, że ty 10 lat żeś już jest na tej liście. 10 lat. No to dużo. Też ja się pochwalę, że ja jako Kazik na tej liście jestem chyba długo, długo więcej, dlatego że no jest mi dane pracować z wykonawcami śląskiej sceny muzycznej. Czy to Paweł Głęcki, czy Teresa Werner, czy Mirek Szołtysek, wcześniej Zbyszek Arpowicz, jeszcze Robert Łukowski, no nie wymienię teraz wszystkich, także ja się u was czuję jak w domu, no co tu dużo rozmawiać, no co mówić, no po prostu, no. No właśnie, teraz to skoro już tak go domy, że tyle czasu tu mieszkasz, nie, to trzeba by było w końcu ten czynsz zapłacić, nie? Ale ja czuję się w obowiązku w kosztach partycypować. Proszę o fakturę, proszę o rachunek jak najbardziej. Słuchaj, jestem do dyspozycji. Żeby było jasne, my za media płacimy, ty za czynsz. Taki podział możemy zrobić. Rozumiem. I całkiem niedawno... Domyślam się, że... Tak? Całkiem niedawno tutaj razem ze mną Bernadeta Kowalsko, czyli też Jurek Macoła się pojawił. Powiedział, że Jurek to taki ojciec szlagierów, ale śmiało, ty możesz być tym drugim ojcem, bo doszliśmy do wniosku, że szlagiery nasze mają nie jednego ojca. Drugim, trzecim nawet. Sebastianie, jest bardzo miło to słyszeć, to dla mnie wielkie wyróżnienie, ale ja w takim momencie czuję się synem Jurka Macoły. Jurek o tym, nie, Jurek wie o tym. Lata 90., gdzie Jurek startował wtedy jeszcze Duo For You. Nie wiem, czy startował, ale było popularne Duo For You. Ja kupowałem wtedy jego kasety, słuchałem, uczyłem się. On nawet o tym nie wie o tym. Słuchałem jego aranżacji. Aha, tu tak są, tak perkusja, tu tak bas brzmi, tu tak to zrobił, taki dzwoneczek. Wtedy dla mnie pan Jurek Macoła, nieznany, absolutnie osoba nie do osiągnięcia w kontakcie. No dzisiaj pracowaliśmy razem, nieraz, zawsze dużo słyszę też dobre słowa od Jurka, także bardzo, bardzo się cieszę, bardzo mi miło. Cieszę się, że jestem w tej grupie. No czasy są takie, jakie są. Myślę, że przyszły rok będzie inny, musi być inny, musi być lepiej. Na to też liczymy. Powiedz mi jeszcze, jakie plany zespołu Blue Party właśnie na ten przyszły rok? No teraz troszkę to wszystko spowolniło, ale jak najbardziej pomysłów nie brakuje. Ja mam tylko obawę do tego, że mnie braknie życia na realizację moich projektów, pomysłów, bo akurat z tym na tą chwilę problemów absolutnie nie ma.
Mnie się, ja już mówiłem kiedyś, mnie się marzy w ogóle płyta kolędowa, taka słodziutka, taka żadnej jazzowania, żadnego kombinowania, taka najprostsza, z dzwoneczkami, z chórkami, smyczkami. To jeszcze chciałbym też kiedyś zrealizować. No to powiem ci tak, trzymam mocno za to kciuki, tym bardziej, że może na te święta się nie udać, chociaż jakby się za to dobrze wziąć, to jeszcze i na te święta by się udało. Trzymam kciuki za zespół Blue Party i liczę jeszcze na to, że co najmniej 700 tych notowań będzie. Ja jestem wręcz pewien tego. No chciałbym w tym uczestniczyć, w tych notowaniach następnych. Cieszę się, że 10 lat, Sebastianie, to ile może być notowań? Nie to. No tu już Dorota próbowała to wszystko policzyć, ale 520, tak tutaj dostaję taką podpowiedź. Jeszcze jest jedna ważna rzecz, o której musimy wspomnieć, bo tak? Przecież ty też możesz coś świętować, bo twoje kompozycje trafiają na bardzo szeroki rynek i ten rynek chyba z najwyższej półki szlagierowej, bo trafiły ostatnio na niemiecki rynek. Znaczy, mnie o tym nie wypadało mówić, tak, ale cieszę się, że wspomniałeś. Ale teraz się chwul. Pochwalę się. Chwul się śmiało. Rzeczywiście jest to, mam nadzieję, początek takiej dłuższej i szerszej drogi. Na razie nasze piosenek, które gdzieś tam, zresztą jest dużo tłumaczenia, gdyby tak tłumaczyć, ale załóżmy, że na tą chwilę jedna piosenka znalazła się na płycie zespołu Amigos. To jest taki dwóch panów, bardzo w Niemczech popularnych. Także moja kompozycja tam się znalazła. To jest spełnienie moich marzeń, bo ja zawsze słucham muzyki z zachodu na tony. Cały czas, nie tylko mogę w aucie, jak nie ma żony, to po nocach też leci radio internetowe i zawsze słucham tej muzyki. Stwierdziłem, chciałbym, żeby mieć też jakiś współudział w tym rynku. No udało mi się. Zespół Amigos, bardzo lubiany w Niemczech, i w Szwajcarii, i w Austrii, i w Holandii. No jestem. Na razie jedną piosenką, aczkolwiek jest to współpraca nawiązana i już więcej piosenek gdzieś tam jest w trakcie różnych propozycji, kontraktowania i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, czy to się rozwinie. Na pewno problem mamy wszyscy z rynkiem muzycznym. To wszystko gdzieś przysiadło. W tych krajach, o których mówiłem, tak samo. No więc dosięga nas wszystkich. No. Ale bardzo fajne jest to, że został żeś dostrzeżony. Trzymia za to mocno kciuki. Jeszcze bardziej mnie to cieszy, że to poszło w stronę niemiecką, bo będziesz dostał wypłata w euro, za czynsz zapłacisz w euro i zaś są my do przodu. No cieszę się bardzo. Ja też cieszę się, że no, zawsze myśmy czerpali wzorce z zachodu. No było, jest rynek, jest przebogaty, jest czego czerpać, a tym razem poszło coś w drugą stronę. Jest, bardzo się cieszę. Jestem dumny sam z siebie, tak powiem nieskromnie w tym momencie. A my są dumni z ciebie. Kazik z moim waszym gościem. Kazik, wielkie dzięki za to, żeś był razem z nami. Tak, panie i panowie. To mnie było bardzo miło. Bardzo dziękuję za te wszystkie 700 wydań. Jeszcze raz wielkie, wielkie gratulacje. Trzymam kciuki za następne 700, a może jeszcze 1000, może następne jeszcze. I pamiętajcie o nas. Pozdrawiam wszystkich sympatyków listy i śląskiej muzyki. Do miłego zobaczenia. Kazik, Sas.